W 2017 roku inspekcja sanitarna przeprowadziła niemal 700 kontroli w suwalskich sklepach i firmach produkujących żywność. W jednym z supermarketów inspektorzy odkryli nie tylko bałagan i brud. W sklepie hulały gryzonie, a w pomieszczeniach piekarni i na hali sprzedażowej w produktach zbożowo-mącznych panoszyło się robactwo. Na półkach znajdowano towary przeterminowane albo takie, na których etykiety nie wskazywały terminu przydatności do spożycia. Skontrolowano też bary i restauracje. Jedna z firm oferowała swym klientom posiłki wytwarzane w urągających warunkach. Poza niewłaściwym stanem sanitarno-technicznym pomieszczeń i wykorzystywanego wyposażenia, inspektorzy stwierdzili, że w sposób nieprawidłowy przechowywano nie tylko produkty spożywcze, ale też opakowania i termosy do transportu potraw. Nieposegregowane w należyty sposób mrożonki przechowywane były w brudnych zamrażarkach, a w pomieszczeniach panoszyły się szkodniki. Ocenie poddano także zakłady żywienia zbiorowego, stołówki szkolne, przedszkolne, bufety zakładowe i tym podobne. Tutaj na 57 zakładów w 17 stwierdzono nieprawidłowości. Dla przykładu firma zaopatrująca w posiłki jeden z bloków żywieniowych suwalskiego szpitala nie uzupełniała śniadań i kolacji dodatkami z warzyw i owoców, zastępując je ketchupem, musztardą czy chrzanem. Zdaniem inspektorów posiłki dla pacjentów były mało urozmaicone, nadużywano w ich przygotowywaniu soli, past bulionowych i koncentratów. I choć w jadłospisie widniało masło, to na talerzu lądowała kostka śmietankowa.